Tak to jeszcze wygląda. W środku są tylko w zasadzie puste sale, no i trzeba je generalnie wszystko remontować, bo począwszy od dachu, poprzez pomieszczenia, adaptować to wszystko. Jeszcze, bo na przestrzeni najbliższych 2 lat oblicze zamku zmieni się. Część oczywiście wystawowo muzealna, będzie tam też punkt informacji turystycznej, także będzie tam część przeznaczona także bezpośrednio dla Rady Miasta. W Działdowie nie kryją dumy. Ich projekt został wysoko oceniony przez Urząd Marszałkowski. Teraz w ramach RPO Warmia i Mazury będzie dofinansowanie. Odbudowa zamku gotyckiego, pokrzyżackiego ma swoją historię już stuletnią i wiele pokoleń dążyło do odbudowy, do urzeczywistnienia wykorzystania pod względem i zabytku, pod względem kultury, odsłonięcia dla społeczeństwa, dla zwiedzających bardzo ładny obiekt historyczny. Oczywiście nic za darmo. Koszt prac to prawie 8 400 000 zł. Wsparcie unijne w wysokości 6,5 miliona złotych stanowi znaczącą pomoc. Bez niej tego wszystkiego tu by nie było. Zmiany dotkną przede wszystkim tą najstarszą część, to najcenniejsze gotyckie skrzydło, które wszyscy znają, również dziedziniec, na którym zostanie odtworzony krużganek, mury kurtynowe dookoła dziedzińca zamkowego, a także niektóre elementy, które muszą ulec zmianie w tej części istniejącej, które kolidują z nowym zagospodarowaniem obiektu. Burmistrz Działdowa z optymizmem spogląda w przyszłość. Wygląda na to, że w swoich działaniach nie jest osamotniony. Jesteśmy w przededniu wspomnienia świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki naszego miasta. Myślę, że to nie jest przypadek. Po prostu opatrzność czuwa nad nami. Także jestem dobrej myśli, że bez większych problemów uda nam się tą inwestycję doprowadzić do końca. Co przy takim wsparciu jak najbardziej jest możliwe. Wystarczy uzbroić się w cierpliwość, ale spokojnie, tym razem nie trzeba czekać na efekt kolejne stulecie.